Hej i witam was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Moi drodzy, nie mam dzisiaj dla was żadnego progu, jeżeli chodzi o łapki w górę, by jutro pojawił się kolejny odcinek, bo takowego jutro pewnie nie będzie. Ale prosimy was o zostawienie tych łapek w górę jak najwięcej, jeżeli po prostu lubicie tę serię. Będzie mi niesamowicie miło. Przy okazji świetnie by było, jakbyśmy dzisiaj dobili 326 tysięcy subskrypcji. Brakuje niewiele, więc wierzę, że nam się uda. Jest fortunka. Moi drodzy, oczywiście chciałbym wam przypomnieć o tym, że polecam wam jakieś uprawy czy inne rzeczy typu właśnie marchewki, ziemniaki, buraki czy nawet brodawki zbierać kilofem czy czymkolwiek, co ma na sobie Fortun 3. Dlaczego? Wtedy dostajemy dużo więcej niż normalnie. Na przykład, czekajcie, tutaj zbierzmy sobie kilka ręcznie, łapką. O kurczę, miałem 3, mam teraz, dostałem 2, dostałem teraz 3. No i aż 4. A zobaczcie, moi drodzy, kiedy niszczę fortunko. Mamy 5, mamy od razu 4 kolejne, potem znowu 5 i dalej mamy 6. Polecam, moi drodzy, gorąco wam zbierać brodawki na tego typu rzeczy właśnie fortunko. No, moi drodzy, ostatnio nie było filmów, nie? 2 dni pod rząd nie było. Potrzebowałem drobnego odpoczynku i ten odpoczynek naprawdę dużo mi dał. Niby 2 dni, dużo, niedużo, ale te przysłowiowe bateryjki już mi się naładowały i te chęci do nagrywania odcinków, kurde, wróciły. Może nie z taką, nie wiem, zdwojoną czy zestrojoną siłą, ale po prostu wróciły. Chcę mi się znowu nagrywać odcinki, ale wątpię, że będę wam wrzucał codziennie Snapcrafta. Będę starał się raczej troszeczkę urozmaicić, na przykład, nie wiem, ograniczę odcinki ze Snapcrafta do 2, max 3 tygodniowo, tak żeby i wam się seria nie znudziła, a i by mi też się przyjemnie to nagrywało. Chciałbym też, jeżeli chodzi na przykład o Hellcraft, teraz w tygodniu to nagrywać, oczywiście tam przyjdzie przegląd snapshota, no i będę miał na przykład ten 1-2 dni w tygodniu, żeby sobie, nie wiem, odpocząć czy coś, albo w ogóle coś innego czasem nagrać. Zwłaszcza, moi drodzy, że przerwa i tak by była związana z aktualizacją 1.16. Wkrótce otrzymamy pierwszą wersję pre-release właśnie tej wersji, więc ja, moi drodzy, będę skupiał się na nagraniu przeglądu. A to będzie niesamowicie czasochłonne, więc na czas nagrywania przeglądu oczywiście odcinki też będą pojawiały się znacznie, znacznie rzadziej. Czyli tak jak teraz, 2-3 razy w tygodniu, myślę, a nie tak jak się zdarzało. No kurczę, przez 2 tygodnie prawie codziennie dla was przez pewien okres czasu nagrywałem Snapcrafta. Pamiętacie ten rekordowo długi maraton? No mam nadzieję, że kiedyś jeszcze coś podobnego zrobimy. Trzymam kciuki za to, żeby tak się, moi drodzy, udało. No, tutaj też się sporo pozmieniało, no nie będę ukrywał, bo i wulkan się zmienił i doszedł bastion, który tam widzicie w cieniu, za chwilkę wam wszystko, moi drodzy, zaprezentuję. I doszło też sporo dni przegranych na świecie, jak widzicie mam 3538 dni. Skąd? Oczywiście ja tutaj bardzo dużo awczę po to, żeby uzbierać mnóstwo gunpowdera na zrobienie TNT i wysadzenie ogromnej części netheru w poszukiwaniu oczywiście bloków ruin. Cały czas jeszcze dużo zbierania przede mną. O, tu właśnie się skończyła, znaczy kończy się, zapełnia się, teraz tu będzie się zapomniała. Przede mną jeszcze potąd, moi drodzy, zbierania, bo nawet nie jestem, nie wiem, w jakiejś 1/8, może w 1/7, albo w 1/8, może, nie wiem, coś takiego nie liczyłem nawet, ale jeszcze mnóstwo pracy przede mną, więc, moi drodzy, tego będę potrzebował potąd. Jeżeli chodzi o piach, to wcale niewiele lepiej, bo bardzo mało piachu mi zostało, ale, moi drodzy, nie martwcie się, wszystko na spokojnie. Na przykład dzisiaj się odbędzie live, pewnie gdzieś tam koło godziny 12-13, gdzie będziemy troszeczkę dalej kontynuowali pracę na naszym spawnie. I chciałbym dzisiaj troszeczkę poszaleć i zrobić potem krótką przerwę od zbierania tych wszystkich, moi drodzy, bloków ruin. Tak z tydzień przerwy sobie zrobimy. Ale dzisiaj chciałbym wysadzić na live'ie cały Shulker Box TNT. Czyli jest szansa na około 3-4 staki bloków ruin. Trzymajcie kciuki, moi drodzy, żeby się udało. No i generalnie zapraszam was na live'a, mówię gdzieś tak około 12, max 13 będę chciał go odpalić. Oczywiście na moim fanpage'u, link znajdziecie w opisie, więc jeżeli macie konto na Facebooku i chcecie oglądać moje live'a, nie oglądacie, koniecznie wbijcie i zaobserwujcie. Już tam zbudowaliśmy prawie 40-tysięczną społeczność, bo chyba 38 tysięcy osób mnie tam obserwuje, co jest genialnie ogromnym wynikiem. No i dla takiej społeczności, no można streamować, bo społeczność jest naprawdę duża. Dobra, czy ja mam gdzieś tutaj łóżko? Szczerze mówiąc wątpię, to są bloki kwarcu. Kurczę, łóżko mam pod bastionem. O, jest łóżko, dobra. Kimniemy się, moi drodzy. No, tak śmiesznie pod hopperami, ale moje, no, uderzę w okulary, nieważne. Lepiej w okulary niż mikrofon. Moi drodzy, polećmy sobie na chwilkę tutaj nad wulkan, bo tutaj się, moi drodzy, co nieco zmieniło. Patrzcie, czy wy to widzicie? Próbowałem zrobić tutaj częściowo, moi drodzy, biom bazaltowej delty i coś takiego mi tutaj wyszło.
To było naprawdę trudne i jeszcze mnóstwo pracy mnie tutaj, moi drodzy, czeka. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Tu generalnie spływa ta nasza lawa, magma. Tutaj ona się tak jakby zbiera i tutaj, zobaczcie, mamy tak jakby dół, moi drodzy, do którego ta lawa cały czas się przedostaje, widzicie? Czyli tutaj mamy tak jakby, nie wiem, można to chyba nazwać depresją, nie? Bo depresja to jest teren poniżej poziomu morza. Morze mamy właśnie na 64 kratce, czyli, no dobra, jest to taka depresja. Tutaj widzicie takie jeziorko lawy, coś takiego chciałem tutaj osiągnąć i chyba mi się, moi drodzy, udało. No generalnie myślę, że prezentuje się to z bliska zdecydowanie lepiej niż z daleka, co raczej niezbyt dobrze o tym świadczy, no ale cóż, no jest to taka strukturka, takie miejsce jakie jest, mnóstwo pracy w to musiałem wsadzić. No i myślę, że było warto, ale jeszcze też mnóstwo pracy w to włożę, bo generalnie muszę tutaj, moi drodzy, dookoła... O, widać już dzisiejszą strukturkę. Tutaj dużo, moi drodzy, muszę bazaltu postawić, bo generalnie ja tutaj mniej więcej jak idziemy i tutaj dookoła chcę zrobić te kolce bazaltowe, które mamy na bazaltowej delcie, dzięki czemu to będzie fajnie otoczone i to nada niesamowitego klimatu. Przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie. No i tutaj dalej też to właśnie będą te kolce bazaltowe, coś takiego jak mamy na bazaltowej delcie. Kurczę, to naprawdę będzie, myślę, ciekawy projekt. Już się nie mogę doczekać, że to będzie skończone. No dobra sprawa, ile poświęcę tutaj, godzinkę, dwie i będzie skończone, więc dam radę. No generalnie chcę cały mój projekt netherowego spawnu, moi drodzy, skończyć do około 15 maja, czyli do połowy miesiąca. Myślę, że w ciągu tygodnia dam radę to wszystko zrobić, że będzie to się prezentowało cud, miód, malina. W ogóle muszę też troszeczkę z wulkanem tutaj posiedzieć, moi drodzy, bo zobaczcie. Tylko Gilded Blackstone'y dałem w dolnych częściach. Będę musiał dać wszędzie, ładnie to porozkładać. No i gdzieniegdzie pododawać jakieś półbloki, jakieś schodki i ogólnie udoskonalić ten wulkan tak, żeby prezentował się on przegnialnie. No i powiem wam szczerze, pamiętacie pewnie, że w wulkanie miały być umieszczane donaty. Ale stwierdziłem, no i oczywiście pytałem się moich donatorów, żeby głosowali podczas wysyłania donatów, gdzie najlepiej umieszczać donaty, czy właśnie w wulkanie, czy może jednak w bastionie. No i generalnie wygrał zdecydowanie Bastion, moi drodzy. I za chwilkę wam go zaprezentuję i myślę, że to właśnie w nim będziemy umieszczali nasze donaty. Zobaczcie, moi drodzy, oto jest moja interpretacja Bastionu. Jeszcze on nie jest skończony, sporo pracy mnie tutaj w nim czeka, ale wydaje mi się, że wyszedł on naprawdę w porządku. Co mam na myśli, mówiąc, że to jest moja interpretacja? Moi drodzy, Bastion generalnie, nim został dodany do gry, no to został on ogłoszony w artykule po Minecone właśnie a propos aktualizacji Minecrafta 1.16. Właśnie tam się dowiedzieliśmy, że będzie na pewno strukturka właśnie taka jak te bastiony. No i moi drodzy, oczywiście ja miałem swoje wyobrażenie na temat tego bastionu. To nie do końca to jest to wyobrażenie, że 1:1, ale mniej więcej, moi drodzy, to jest połączenie mojego wyobrażenia, jak sobie wyobrażałem tę strukturę, z tym, co faktycznie w grze otrzymaliśmy. No i postanowiłem coś takiego wybudować tutaj na spawnie i zobaczcie, moi drodzy, czy to prezentuje się dobrze? Wydaje mi się, że jest naprawdę nieźle. Jest to naprawdę nieźle, tak, tutaj powstanie kopuła, no nie mogę sobie odpuścić, moi drodzy, kolejny raz zrobienia kopuły. Ajajaj, tu sporo pracy mnie jeszcze czeka, ale jeżeli chodzi o detaling, kurczę, myślę, że naprawdę wyszło mi to całkiem spoko. Zobaczcie, to ma przypominać taki niewielki zameczek. Tutaj widzicie, na rogach mamy takie wieżyczki, delikatnie uwydatnione. No i na środku mamy te takie mury jakby. I to będzie coś na wzór bastionu skarbowego, który mamy przynajmniej wewnątrz, bo tutaj będą takie półpięterka, moi drodzy. I po tych półpięterkach będę mógł się przemieszczać po to, by tutaj na ścianach umieszczać tabliczki moich kochanych, wspierających, którzy wysyłają mi na live'ach naprawdę sporo pieniędzy, za co im niesamowicie dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie żałuje ani złotóweczki. Dobra, od czego by tu zacząć, moi drodzy? Jak już jesteśmy wewnątrz, to pokażę wam tutaj te cztery dziury. Jak widzicie, te są puste, te są przykryte. To jest oś... No, kurczę, nie mogę się wysłowić. To jest generalnie forma oświetlenia tutaj od dołu. Zobaczcie, pod tym jest lawa. No i miałem pomysł, jak to właśnie, że tak powiem, obudować, żeby ta lawa była widoczna. A z drugiej strony nie robić czegoś takiego, nie robić obudowy sztampowo szkłem. Więc wpadłem na pomysł oczywiście na murki i to chyba był naprawdę dobry pomysł. Bo jeżeli bym zrobił na przykład tutaj kraty, które też genialnie by się prezentowały, no to między kraty niestety ja mógłbym wpaść. Między murkami nie mam możliwości wpaść, co jest przegenialne i to się sprawdza naprawdę świetnie. Jest to troszeczkę czasochłonne i męczące, moi drodzy, wylanie tutaj tej lawy, dlatego tutaj jeszcze tego nie zrobiłem. Robię mniej więcej jedną dziurę na live'ie, ale jeżeli chodzi o lawę, no to jej sporo tutaj, jak widzicie, moi drodzy, mam, więc mam czym tutaj to zalewać. Oczywiście starałem się tutaj wykorzystać jak najwięcej wyrobów z Blackstone'a, dlatego też widzicie tutaj te rzeźbione bloczki, które przypominają jakby świński ryj, no bo takie było założenie Mojangu.
Też mamy tutaj głównie, jak widzicie, cegiełki bazaltowe. To jest czernit, po polsku to się nazywa czernit. No to blackstone'owe po prostu cegiełki tutaj mamy i gdzieniegdzie są popękane. Widz mi podpowiedział, którego bardzo serdecznie pozdrawiam na live właśnie mi podpowiedział, żebym gdzieniegdzie dał popękane cegły. I wiecie, dlaczego ja tego początkowo nie dałem? Bo ja kurde zapomniałem kompletnie, że taki blok mamy w grze. Ale jak mi przypomniał, to oczywiście postanowiłem troszeczkę tutaj gdzieniegdzie pododawać tych popękanych cegiełek, co myślę, że nadaje niesamowitego klimatu. I jak zauważycie, naprawdę dużo tutaj operowałem przy pomocy murków. Tutaj mamy murki, tutaj mamy murki, tutaj jako takie dziwne okiennice mamy murki, a dzięki mechanice z 1.16 te murki w pewnym sensie prezentują się jak takie pionowe półbloki, co jest cudowne. W tym się nie da nie zakochać. I niesamowicie, wydaje mi się, że wygląda przyzwoicie, niesamowicie przyzwoicie. Boicie. Ten cały bastion. Taka moja interpretacja. Będziemy musieli poczekać, moi drodzy, do wieczora. Zobaczycie, jak świetnie się prezentuje górne oświetlenie tutaj. Bo zobaczcie, moi drodzy, tutaj przy wieżyczkach dałem, w ogóle zobaczcie, jak kombinowałem z tymi wieżyczkami, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko. Tutaj w środku dałem latarnie, bo chciałem zrobić taki fajny efekt właśnie, jakby faktycznie w środku były latarnie i one są, że tutaj dookoła nam to oświetla. I zobaczycie, jak to się genialnie w nocy prezentuje, bo tutaj ta część bastionu jest niesamowicie oświetlona i mi się to... Bardzo mi się to podoba. Zobaczycie zresztą sami niedługo, jak się ściemni. Kurczę, to naprawdę będzie przekozacko się prezentowało. I naprawdę jestem zadowolony. Nie będę ukrywał, jestem mega zadowolony z tego bastionu. Będę chciał na pewno dzisiaj zrobić tutaj mini tę kopułkę, moi drodzy. Chociaż kopułą to nie będzie, ale no, taką górną częścią kopuły. O, bo gdybym miał zrobić tutaj, moi drodzy, całą kopułę, no to niestety ona byłaby bardzo wysoka. Ja to testowałem na live, więc postanowiłem, bo generalnie to ma 23 na 23, chyba miałem to już zapisane, ale no niestety teraz nie mam. Czyli ogólnie to 11 kratek w każdą stronę od środka, wiecie. Jak zrobiłem sobie kopułę 23 na 23, no to ona, moi drodzy, miała około 12 kratek, czy tam 11 kratek wysokości. No troszkę wysoko, no tutaj mamy 4 kratki wysokości, jest to bardzo fajna taka wysokość, bo to będzie takie płaskie, ale jednak zaokrąglone. Bo pełna kopuła, jak już mówiłem, no była zbyt duża i to mi się nie podobało. Tutaj na krzyż, moi drodzy, jak widzicie, pójdą wygładzone bloki Blackstone'a, a to dlatego, i w ogóle prawdopodobnie to też, moi drodzy, podmienię na szkło, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak ja to zrobię. I właśnie tutaj ze środka chciałbym puścić, moi drodzy, przegenialny żyrandol. Mam świetny pomysł, chyba, kurczę. I teraz pytanko, czy ja wam go pokazywałem w poprzednim odcinku ze Snapcrafta, czy tylko na live'ie? Ale generalnie pokazywałem mój sposób, mój pomysł na zrobienie żyrandola właśnie z lawą, który prezentuje się naprawdę niesamowicie i zrobiłem tutaj coś takiego opuszczonego na łańcuchu i na środku właśnie będzie ten, moi drodzy, żyrandol. I właśnie tutaj na środku będzie wejście z schodkami na półpięterko, no i potem będziemy mogli się dostawać na tutaj właśnie to pierwsze półpięterko i drugie półpięterko. Na środku będzie ten żyrandol. Jeny, moi drodzy, ja już się jaram tym prostym pomysłem, bo to jest proste, a myślę, że naprawdę genialne. W ogóle też zobaczcie, jak tutaj wykombinowałem, jeżeli chodzi o ten pseudodaszek tutaj blisko. To jest taka krata, podobna jak tutaj. Czyli, no taki powiedzmy dach aerodynamiczny, to w ogóle nie jest to słowo. Taki przewiewny, o. Przewiewny dach, myślę, że będzie kozacko to się tutaj prezentowało. Jeżeli chodzi o wejście, moi drodzy, no to ja na razie to przemilczę, dobra? Prawdopodobnie ja będę coś takiego tutaj kombinował, moi drodzy, żeby tutaj to wypierniczyć. I zrobię może coś takiego. Może teraz nawet to wejście zrobię. Czemu by nie? Bo faktycznie to wejście to było tylko tymczasowe. Jedne, myślałem, że to jakiś creeper czy coś spadło. Na szczęście to tylko owca terrorystka. To może nie na szczęście, może powinienem się martwić. Nie wiem, nie wiem. Dobra, nie mam przy sobie łopaty, gdzieś zostawiłem ją w jakimś shulker boxie, moi drodzy, więc ja zrobię tutaj to na szybko w ten oto sposób. Oczywiście nie mam praktycznie w ogóle tych bloków, więc może zrobię to coś w ten deseń. To mam zwykły, to tak mech. O, tutaj mam łopatę, fajnie. W ogóle więcej jedzonka. No idź, owieczka. Ciesz się, że jeszcze żyjesz, jeszcze. To jest tylko kwestia czasu. Dobra, biorę polerowany oczywiście Blackstone, moi drodzy. I myślę, że tutaj chociaż zrobię tak na tej długości. Coś w ten deseń. No i dobra, puścimy tutaj sobie coś takiego. Lepiej, lepiej. A jakbym zrobił to w ten sposób? Gorzej, gorzej. Kurczę, chyba że zrobię to jakoś tak. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To może się udać. To musi się udać. To się uda. O, i tutaj połączenie, moi drodzy, z tym. To nadal nie jest jeszcze to. To nadal nie jest to. Gdzieś, kurde, widziałem jakiś czas temu, moi drodzy, chyba to było na Reddicie,
genialne wykorzystanie Greenstone'a oraz łańcuchów. Czekajcie, ja zobaczę, czy gdzieś tutaj znajdę takie rzeczy jak właśnie Greenstone. Na 99% nie, ale mogę się zdziwić. Tak samo łańcuch, gdzieś też pewnie je miałem. Ale nie mam. Czekajcie, tutaj, tu mam łańcuchy, ale Greenstone, takich rzeczy nie mam. Czekajcie, bym potrzebował na pewno patyki. Na pewno odrobinkę jakichś desek. Na pewno coś tutaj takiego znajdę. A może i nie. Czekajcie, tu są półbloki. Dobra, zrobię sobie z tego deseczki. I potrzebuję jeszcze kawałek kamienia. Tylko czy to był zwykły kamień, czy ten wygładzony. Ja pierniczę, nie pamiętam. Jedna z tych rzeczy, których nigdy nie jestem pewien, jak to się robiło. Ja w ogóle kamienia nawet tu nie mam. O, jedne ludziska. O, ludzie. Dobra, szybko sobie tutaj to gdzieś ogarniemy. Tu jest moja taka śmieszna kopalnia kamienia, zobaczcie. Czy już tego wam nie pokazywałem kiedyś? Nie wiem, nie pamiętam, czy na odcinku, czy na live'ie. Nieważne. Chyba na live'ie to było. Ciach. Jeny, ale ten spawn się naprawdę zaczyna niesamowicie prezentować. Prosto, a genialnie. W ogóle, moi drodzy, generalnie ja pochodzę z miejscowości, co się nazywa Kwidzyn. Blisko Kwidzyna. W ogóle pozdrawiam ludzi z Kwidzyna. Jeżeli ktoś ogląda teraz Kwidzyna, serdecznie z całego serducha pozdrawiam. Mam nadzieję, że kiedyś zbijemy piony na mieście. Kontynuując, moi drodzy. Blisko Kwidzyna jest taka miejscowość, która się nazywa Gniew. Z mojej perspektywy jest to za Wisłą. I przyznam wam szczerze, że ten bastion, kurczę, troszkę mi się kojarzy z tym zamkiem, który jest w Gniewie. Zresztą wpiszcie sobie w Google'ach, jeżeli chcecie. Zamek w Gniewie. Będziecie widzieli mniej więcej strukturę tego, znaczy kształt i ogólnie wygląd tego zamku. I wtedy stwierdzicie, czy faktycznie tak jest, czy może mi się wydaje. Od razu chciałbym zaznaczyć, że generalnie, moi drodzy, ja nie planowałem tego. Nie planowałem tego, żeby to było podobne do zamku w Gniewie, po prostu po wybudowaniu tak patrzę i mówię, kurczę, coś mi to przypomina, i po jakimś czasie tak wpadłem, faktycznie, przecież to wygląda trochę jak zamek w Gniewie. No i jeżeli chcecie, to porównajcie sobie, zobaczcie, czy mniej więcej właśnie w ten sposób to się prezentuje. Ja generalnie do tego bastionu nie miałem żadnego pomysłu, żadnego, pomysł miałem, ale nie miałem żadnego planu, żadnego schematu, ani nic, po prostu to, co wyszło, to było taką metodą prób i błędów, no i mamy to, co mamy. Wydaje mi się, że całkiem spoko. A to jest właśnie to oświetlenie, o którym, moi drodzy, mówiłem. Ono wychodzi z tych latarni, które mam w tych wieżyczkach, no i cała ta góra jest pięknie oświetlona, naprawdę mi się to niesamowicie podoba. To jest proste, a genialne. Kurde. Jestem z tego zadowolony, moi drodzy. No, mam nadzieję, że jak dobijecie wkrótce 30 tysięcy łapek pod tym odcinkiem Snapcrafta albo pod jednym z kolejnych, no to wtedy, moi drodzy, wam udostępnię ten save, to będziecie mogli sami to przetestować. Jeny, weź idź ty, daj mi się wyspać, gościu. O, 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 dam radę. Nie dam rady, dorwie mnie. No tak blisko, Kurde, wredne moby. Inwazja, dobra, czekajcie, jak tam pójdę się kimnę, może tu się żadne moby nie zespawnowały. No, przynajmniej nie zgorzej. Dam radę? Nie dam rady. Gin! Jeszcze wiedźmę się pojawił! Dam radę? Spokojnie. No nie! Głupi szkielet! Jeny, ludzie! To jest po prostu tragedia. Jeszcze kurde zginę! No nie! Tradycyjnie idę spać na lodowiec. Oczywiście też tradycyjnie nie mam już praktycznie fajerwerek. No dobra. Jakoś sobie poradzimy z tym. Pyk, pyk, pyk. Dobra, gdzie by tu się położyć? Niech będzie tak. Oh, spokojnie, spokojnie oddychaj, ty Jimmy, nie denerwuj się. Nie denerwuj się, nie ma co się denerwować. Powypierdzielajmy śmieci, których nie potrzebuję. W ogóle muszę sobie wykraftować te cygiełki, o których mówiłem, moi drodzy. No lecę jakoś. Nie. Wodę zaliczę jak nic. Dobra. Ale fajnie ten, fajnie niebieski płomień wygląda z wody, nie? Kozacko. W ogóle mi się niebieski płomień mega podoba. Dobra, ciekawe kiedy Mojang doda palenie się na niebiesko od niebieskiego ognia, bo z tego co wiem mają to wprowadzić, co moim zdaniem jest bez sensu. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, no ale przecież kolor ognia nie zależy od koloru ognia, czyli od tego jaki jest ogień, tylko od tego co się pali, no bo zobaczcie, ten sam ogień jak macie, nie wiem, podpalicie kuchenkę gazową, no to ogień jest niebieski. Podpalicie z tego samego ognia papier, no to jest pomarańczowy. Więc no, ale w sumie to jest Minecraft, no to... Co tutaj się dziwić? Dobra, moi drodzy, podlećmy sobie tutaj szybciutko i spróbujmy zrobić to, co widziałem właśnie na Reddicie. Czyli to było mniej więcej coś w ten deseń, to ja bym sobie tutaj to też ukrócił. I zróbmy dotąd, moi drodzy, łańcuchy. I wtedy bym potrzebował Wtedy potrzebowałbym sobie zrobić kraty. Czyli mam tutaj żelazo. Hehe, zabawny tydzień mi. Oczywiście, że nie ma żelaza. O, jeny! Co to za paskudztwo?
Ej. Tak jak niedawno miałem tutaj blok brodawki, w końcu udało mi się to zrobić, no to tak, teraz mam tutaj takie coś brzydkiego. Ja pierdykam, no dobra. No, no dobra, to sobie szybko ogarnę, może gdzieś znajdę tu cegiełki, tak na szybko, 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 szybko. Jak na złość, nie ma. Albo jest, a ja tego nie widzę. Generalnie, moi drodzy, jeżeli mój głos będzie się troszkę zacinał, musicie mi to koniecznie dzisiaj wybaczyć, ale ja dzisiaj, no jak na moje warunki, streamowałem sporo, bo generalnie Masakra i Snapcraft trwały u mnie na live'ie 5,5 godziny, czyli troszeczkę jednak mój głos dostał, bo wiecie czym? Dlatego też czasem może mi się on delikatnie zaciąć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko da się słuchać, przynajmniej nie jest gorzej niż zazwyczaj. Może by powiedzieć, że jest dobrze, to za dużo opowiedzieć, ale mam nadzieję, że po prostu znośnie. Przy okazji, mam nadzieję, że nie zapomnę, chciałbym się udać do, moi drodzy, jednego z domków, bo tam zrobiłem mapę. Mapę Netheru. Ciach, dobra. Ale to za chwilkę. Patrzcie, moi drodzy, kto jest nowym widzem, niech zobaczy, ile ja mam tutaj żelaza. Pod koniec sezonu sobie to wszystko zamienimy na bloki prawdopodobnie. Zaraz. Gdzieś tutaj widziałem kawałek brudnego czegoś, fuj. Pod ten dyrcik, nie wiem. O jeny. O Jesus. Kurde, patrzcie, ile tego żelaza tu jest. No troszkę, już mamy prawie połowę. Połowę magazynu zapełniono, więc grubo. No jak będę teraz tyle awczył na gunpowder, to potem będę miał żelaza. W sumie już mam po to. Dobra, sobie na szybko tu wykraftuję kraty. I przydałyby się kraty złote na przykład. O jeny, wyobrażacie sobie ludziska? Złote kraty? No przecież do bastionu, który jest związany z piglinami, które kochają złoto, to byłoby przegenialne. Złote kraty. Mojang. Błagam, dodajcie to. A może inaczej? A może inaczej coś takiego? Może, moi drodzy. A jeszcze jakbym tutaj podmienił? Fuj, co tu się mi postawiło, brzydko. Nie wiem. Spróbujmy na razie tak, coś takiego. Fajna ciekawostka. To oczywiście, mówię, no, znalazłem ten pomysł na Reddicie. Pamiętam, że ktoś coś takiego wymyślił i moim zdaniem to jest naprawdę kozackie. Zobaczcie, tutaj taka jakby, bo to jest korbka, tak jakby, wiecie, do nakręcania i do podnoszenia na łańcuchu tych krat. Dobra. No, Reddit, moi drodzy, to jest kopalnia niesamowitych pomysłów. Często się tam różnymi takimi inspiruje. Wam też oczywiście polecam. Wiecie co? Co ja miałem zrobić? Czy mi wypadło to z głowy? Kurczę, zacząłem robić te kraty, a chyba coś jeszcze innego miałem zrobić. A nie wiem. Ale te z daleka, te kraty kozacko się prezentują, nie? No. Dobra, moi drodzy, jak już tutaj jesteśmy, to zaktualizujemy sobie mapę, bo ostatnio robiłem, jak jeszcze nie było bastionu. Zobaczcie, tu się znajduje ta mapa, to jest mapa mojego spawnu. Zaktualizujmy sobie tutaj to. I mamy kawałek bastionu! O tak. O tak. Co to jest to? To jest lawa, tak? No to wychodzi. No. Maluśki ten bastion, nie na mapach. No ale jest. Ale jest, moi drodzy. Tak, będę musiał tutaj wkrótce więcej tej lawy dać. No i dzisiaj zajmiemy się oczywiście dachem. No to jeszcze beacon jest, moi drodzy. Beacon, który był niedawno przy wulkanie, ale go zużyłem po to, żeby pójść sobie troszeczkę Blackstone'a wydobyć wczoraj na live'ie. Oj, było to czasochłonne. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Ja sobie odrobinkę tutaj ogarnąłem szkła. Co prawda było to szkło, tylko gdzie ono jest, bo ja chyba zabrałem ten Sharker Box. To miało być szkło na budowę mojej kopuły w Netherze, ale na razie sobie to odpuszczam, dopiero po zbudowaniu... O kurde, to nie jest to. Dopiero po zbudowaniu właśnie tego będę kontynuował pracę w Netherze. A póki co to ja sobie będę z tego szkła, moi drodzy, inaczej korzystał, tylko... Gdzie jest ten Shulker Box? O jeden, żeby się nie okazało, że ja go zniszczyłem, ale nie podniosłem. Znaczy, myślałem, że podniosłem, ale... Uff, jest, dobra. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten tutaj... to, co teraz robię, ten bastion z kopułą będzie się genialnie prezentował. No w ogóle to byłoby fajne, nie? Poprośmy Mojang, żeby dodali piąty rodzaj właśnie bastionu, czyli ten z kopułą. Kurde, to byłoby genialne. To byłoby genialne. Dobra, moi drodzy, ja się zabieram tutaj za zbudowanie tej pseudokopuły i zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. To się rozpadało troszkę. Dobra. My się, moi drodzy, na szybciutko kimniemy i zobaczycie, jak mniej więcej się prezentuje właśnie ta śmieszna kopuła. Bo sam nie wiem, dopiero skończyłem ją budować, ale myślę, że nie będzie tragicznie, co?
No, chyba jest. Nie, no dobra. Mniej więcej o coś takiego mi właśnie chodziło. Kurde, dobrze jest. Dobrze, że nie zrobiłem tutaj też czarnego szkła, bo moim zdaniem czarne szkło akurat tu za bardzo by nie pasowało. A to szary jest wręcz idealne, zobaczcie. Kurde, jak to fajnie się komponuje. Łapka w górę się należy? Chyba. No chyba, że uważacie, że się nie należy, no to... To łapka w dół, no ale cóż. Albo w ogóle nie oceniajcie, ale łapki w górę są najlepsze, moi drodzy. Zobaczymy, jak stąd się prezentuje. O, kurde. Kozak! Kozak, moi drodzy! Dajcie koniecznie znać, czy według was lepiej mimo wszystko donaty byłoby umieszczać właśnie w tym budynku, czy w wulkanie. A przy okazji właśnie, jak jeszcze jesteśmy przy tym momencie i do tej pory nie włączyliście odcinka, dajcie znać w komentarzu słowem bastion. Bastion, czyli słowo klucz. Słuchacie to? Słyszycie? Dajcie mi znać w komentarzach o tym, że do tego momentu dotarliście i słyszycie właśnie. To ja wiem, że mogę sprawdzić to oczywiście w statystykach, no ale generalnie po ilości komentarzy też fajnie można to sprawdzić. A poza tym, no jednak troszkę statystyki nabijacie, bo im więcej komentarzy, tym jakby gdzieś tam ten YouTube winduje ten odcinek do góry. Więc wiecie, przyjemne z pożytecznym. Co prawda dla mnie, bo dla mnie, ale jednak. Ale jednak. Dobra, moi drodzy, tak, będę musiał koniecznie tutaj niedługo zalać to też do końca lawą. Zrobić tutaj ładne schodki na półpięterko. W ogóle tym to tak prowizorycznie, bo prowizorycznie, ale możemy zająć się nawet teraz, wiecie. Jedny, ten odcinek będzie za długi, a on miał maksymalnie trwać jakieś 15 minut. Dobrze, że nie powiedziano na początku, że ten odcinek będzie za krótki, będzie krótszy, bo w sumie chyba raczej nie będzie. No, jeżeli ktoś lubi moje odcinki, to się bardzo cieszę. Jeżeli ktoś nie lubi moich odcinków i się męczy, to przepraszam bardzo. No, postaram się następne odcinki troszkę krótsze robić. Dobra, ciach, ciach, ciach. Dalej, proste schodki. Ale przynajmniej spoko nawet wyglądają, przynajmniej moim zdaniem. Proste, a genialne, to jest coś, co ja uwielbiam. Uwielbiam to połączenie. A gdyby dać troszeczkę dalej, to wiecie? Nie, to jest ewidentnie za blisko. Ewidentnie za blisko. W ogóle na jakiej szerokości ja bym chciał mieć tutaj te platformy? No myślę, że co najmniej 3 kratki do poruszania się. Plus 4 jako taka śmieszna barierka jakby. Czyli raz, 2, 3, 4, dobra. Pyk, 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 na razie... Oj, tu już jest tylko popękany. Shit. Dobra, robimy sobie więcej cegiełek. No to jest tak tylko, powiedzmy, takie tymczasowe, moi drodzy. I tu zróbmy sobie takie przebicie właśnie na schodki. Tu z dwóch stron damy. Tutaj dokładnie damy to samo. Dobra. I właśnie tutaj... Słyszeliście właśnie, przed chwilą się głos zaciął. Właśnie tutaj damy schodki. To narobiłem. Dobra, tak. Śmiesznie będzie, jak się okaże, że w dobrym miejscu miałem te schodki. To będzie śmiesznie. Chyba miałem w bardzo podobnym miejscu, wiecie? No dobra, niech będzie to właśnie tutaj, moi drodzy. Ciach, ciach, ciach. I tak będziemy sobie tutaj wchodzili na to pierwsze półpięterko. I potem drugie będzie. A na środku piękny, lawowy na łańcuchu picobello żyrandol. Wierzę, że wam się spodoba. Dobra, moi drodzy, ja tutaj to wypierniczę. Ciach, 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 bo to mi się kompletnie przynajmniej na razie nie przyda. Ciach, ciach, ciach. I zrobimy teraz tutaj coś w ten deseń. Przynajmniej bardzo tymczasowo. Takie 3 schodki szerokości, no to nie jest za dużo, ale sprawdzi się. Musi się sprawdzić. Pyk, pyk, pyk. Oj, to nie pykło. Ale teraz jak najbardziej pykło. Świetnie. W ogóle mikrofon mi się troszkę obniżył. Mam nadzieję, że mimo wszystko... słychać mnie było. Jeżeli nie, to wybaczcie. Jeżeli było troszkę ciszej teraz w fragmencie. Ale przed chwilą byłem domknąć okno, mimo że i tak było zamknięte. Bo cały czas psa słychać. Ja też go właśnie w tej chwili słyszę, ale mam nadzieję, że jestem w stanie go moim gadaniem w tej chwili zagłuszyć. Tak samo potem go wyciszyć. No niby jest dopiero 23 godzina po ciszy nocnej, a pies dalej szczeka. Ajajajajajajaj. Kocham psy, ale tego nienawidzę akurat. On potrafi na to 3 w nocy szczekać. Który raz wam o tym mówię? 50 dopiero? Nie jest źle. Dobra, i właśnie więcej tak to będzie wyglądało. Będę sobie wchodził, moi drodzy, tutaj po schodkach i na półpięterko. Potem gdzieś właśnie z tej strony będzie wyjście na kolejne półpięterko. I będzie, moi drodzy, myślę, gitarka. Jedny, podoba mi się to. Naprawdę, to będzie prosta budowla, ale myślę, że świetna. Tutaj jeszcze oczywiście pełno lasu, moi drodzy, dookoła zasadzimy i będzie świetnie. Czyli na dobrą sprawę mam wykończeniówkę z bastionem do zrobienia, troszeczkę wykończyć sam wulkan, jak i ten biom dookoła niego. Potem, moi drodzy, dorobić kilka rzeczy typu właśnie z kamielinki na tym biomie, dobudować nowe domki, powiększyć wioskę czerwoną, bo niebieskiej raczej już nie będę powiększał, ona jest nawet spora, dorobić las.
po projekcie, moi drodzy, po projekcie spawnu netherowego i będzie genialnie. Myślę, że w ciągu tygodnia spokojnie się z tym wszystkim wyrobię. Trzymajcie, moi drodzy, kciuki, żeby tak było. No, tak więc, moi drodzy, ja wam niesamowicie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek, jaki był, taki był, to wam się spodobał. Pamiętajcie o łapce w górę, jako motywacja do kolejnych odcinków. Zapraszam was pewnie koło godziny 12, 13, może 11, nie wiem, o której wstanę. No właśnie, live'a ze Snapcrafta na mojego fanpage'a, gdzie będziemy sobie na pewno troszeczkę wykańczali ten bastion, będziemy ulepszali może też wulkan, chociaż chciałbym dzisiaj te Gilded Blackstone'y dorobić. Potem jutro byśmy dorobili te kolce z bazaltu, no i koniecznie dzisiaj opróżniamy cały Shulker Box TNT. Potem zrobimy sobie pewnie ze 3-4, może tydzień, mówię nie 3-4 tygodnie, tylko 3-4 dni, może tydzień czasu przerwy od wydobywania ruin, bo no, chciałbym dzisiaj porządnie podwydobywać, a potem zrobić sobie właśnie przerwę. No, moi drodzy, będziemy kończyć. W ogóle jak jeszcze tu jestem, taka ciekawostka, te płomienie, które tutaj płoną, to nie są podpalone przeze mnie, to przez piorun, no bo wiecie, ja tutaj sobie sporo czasu awczę właśnie w mojej awczarce, więc te burze czasem tutaj występują, no i pioruny też walą. Dobra, ja się tutaj zamykam, żeby bezpiecznie, moi drodzy, awczyć. Patrzcie, teraz mamy dzień 3541, myślę, że na live już będę miał co najmniej 3550, może nawet dalej. Nie wiem jeszcze, ile komputer będzie mi dzisiaj chodził, ale niech ten gunpowder, moi drodzy, na spokojnie się farmi. Dzięki wam piękne za obecność, znaczy za obecność, za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia za niedługo na żywo, na live'ie. No i mam nadzieję jutro w kolejnym odcinku, może Hellcrafta? Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć!